Pani, zanim rozpoczniemy, pozwólcie, że ja jeszcze uklęknę. Pozostańcie w swoich miejscach, ja jeszcze poproszę Pana Boga o prowadzenie. Panie nasz, Boże Ojcze Wszechmogący, który jesteś w niebie, proszę Ciebie na mocy Jezusa Chrystusa i Jego krwi, abyś namaścił mnie swoim świętym duchem, ja bym w Jego mocy przemawiał. Wszystkim chcę, aby to było Twoje słowo, abyś przemawiał naszych serc, naszych umysłów, aby to słowo powstało w nas żywe i abyśmy potrafili zrozumieć to. Jak ważne to jest dla nas. W Twoje ręce powierzam siebie, ten zbór i wszystkich, którzy będą tego mogli wysłuchać. W imieniu Jezusa, naszego Zbawiciela. Amen. Kochani, zacznę od ponownego przeczytania tekstu przewodniego z Księgi Pieśni nad Pieśniami, rozdział 4, wiersz 7. Cała jesteś piękna, moja przyjaciółko, i żadnej nie ma na tobie skazy. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego zaczęliśmy od Pieśni nad Pieśniami. To bardzo piękna księga i w trakcie tego studium jeszcze do niej wrócimy, bo dzisiaj zastanowimy się nad pewnym ciekawym problemem. Właściwie mam nadzieję, że nikt z was nie poczuje się urażony, jeśli to właśnie kazanie szczególnie zadedykuję mojej żonie. Mojej kochanej żonie. Cieszę się, że dzisiaj jest ona tutaj z nami, że mogę z tego miejsca oficjalnie spróbować zmierzyć się z pytaniem, które nurtowało moją kochaną żonę nieraz, które mnie pytała i na które nie zawsze potrafiłem udzielić właściwie odpowiedzi, aż w końcu też chciałem zgłębić ten temat i przedstawić go teraz oficjalnie. I ta odpowiedź będzie nie tylko dla mnie, dla nas wszystkich. Satysfakcjonująca, mam nadzieję szczerą, chociaż to oczywiście są tylko zawsze ograniczone ludzkie możliwości, ale w połączeniu z nieograniczoną Bożą mocą możemy pewne rzeczy dojść do właściwych wniosków. A pytanie, które jest tytułem tego kazania, brzmi, to jest dość podchwytliwe pytanie. Dlaczego Jezus nie miał żony? Tak jest tytuł tego kazania. Dlaczego Jezus nie miał żony? W tym momencie wszyscy powinni chórem odpowiedzieć, ależ miał! No my jesteśmy. Tak. Kościół jest oblubienicą i małżonką Chrystusa. Amen. I zaraz się temu przyjrzymy. Jednak w tym pytaniu, dlaczego Jezus nie miał żony, chodzi o coś więcej. Bo jeżeli Jezus ma być dla nas doskonałym przykładem we wszystkim, to dlaczego nie dał nam przykładu jako dosłowny mąż? Jak sobie radzić z dosłownymi, tu przyziemnymi, codziennymi małżeńskimi problemami? To jest logiczne i uczciwe pytanie, prawda? Skoro Jezus jest naszym przykładem w zwyciężaniu pokus, to jak on może być dla nas przykładem w zwyciężaniu pokus? Nie bójmy się powiedzieć tego otwarcie. Pokus natury seksualnej, skoro nie był związany z żadną dosłowną kobietą. Prawda? Rozumiemy te pytania. Pytać nie jest grzechem. Grzechem jest wątpić, okazywać niewiarę i nieposłuszeństwo, ale pytać nie jest grzech. Pytać nie po to, aby wyrażać wątpliwości, ale głębiej zrozumieć Boże przesłanie dla nas. Dla nas upadłych ludzi, aby lepiej zrozumieć Chrystusa i Jego misję dla nas. Pomijam od razu wszelkie pozabiblijne spekulacje, jakoby Jezus miał prawdziwą żonę, że się rzekomo ożenił z Marią Magdaleną, że miał z nią dzieci, bo i takie rzeczy usłyszycie. Bzdury. Tego nie ma w Biblii, a my jesteśmy ludem Biblii, tylko jej świadectwo jest dla nas wiążące. Tak? Przede wszystkim przyjrzyjmy się temu, co jest dla nas oczywiste. Lub przynajmniej powinno być dla nas oczywiste, że małżonką Chrystusa jest Jego Kościół. Tylko wspomnę, że greckie słowo na kościół to eklezja. I ono jest w języku greckim w rodzaju żeńskim. Pamiętajmy o tym, gdy będziemy czytać te fragmenty w Piśmie Świętym, które się odnoszą do relacji Jezusa z Jego Kościołem. Bo w języku polskim Kościół to jest rodzaj męski, tak? I ten niuans może nam wtedy nieco umykać. Ale jeżeli rozumiemy, że to jest rodzaj żeński w oryginalnym języku, jakim była Biblia pisana, to wtedy rozumiemy, dlaczego jest mowa On, Jezus i Ona, Kościół, tak? Niemniej teksty te same w sobie mówią wyraźnie. A ten, który teraz przeczytam, jest najbardziej oczywisty, najbardziej kluczowy. Efezjan, rozdział 5, wiersze od 22 do 30, no 33 w sumie. Żono, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem.
Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za nie samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Aby nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i do Kościoła. A zatem niechaj każdy z was miłuje żoną swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Jest równowaga, jest porządek ustanowiony od razu przy stworzeniu. I on dalej trwa i Paweł tutaj to podkreśla. Ten fragment bardzo dokładnie nam wyjaśnia, że Chrystus dba o swój Kościół tak jak mąż dba o swoją żonę, a przynajmniej powinien tak dbać. Chrystus swój Kościół przysposabia, żywi, pielęgnuje i łączy się z nim, tworząc jedno ciało. Czy sądzicie, że te elementy są ważne, skoro Paweł je wymienia? Czy powinniśmy spróbować sobie wyjaśnić, co to oznacza? Myślę, że byłoby to właściwe. Słowo, które Biblia Warszawska oddaje w wierszu 27 jako przysposobić, oznacza dosłownie stawić, przedstawić, umieścić obok. W tym kontekście innymi słowy widzimy, że Chrystus chce, aby Jego oblubienica była przygotowana do tego, by móc ją postawić obok siebie, jako umiłowaną małżonkę, aby była ona bez skazy, tak jak On sam jest bez skazy. On robi to uświęcając ją i oczyszczając przez co? Przez Jego krew. A jest to symbolizowane w kąpieli wodnej przez słowo. Czyli to chrzest z wody i chrzest z ducha. Usprawiedliwienie i uświęcenie. W związku z tym chciałem zwrócić waszą uwagę na pewną ciekawą ilustrację ze Starego Testamentu. Otwórzmy Księgę Rodzaju na rozdziale 22 i 24. Nie będziemy czytali wszystkiego. Chcę tylko, żebyśmy mieli to przed oczami i żebyśmy mogli sobie pełny obraz pokrótce streścić. Jest to bardzo obszerne, a my znamy tę historię. Ale pewne rzeczy musimy uwypuklić. Rozdział 22 Księgi Rodzaju przedstawia nam co? Ofiarowanie Izaaka, tak? I pamiętajcie, bo to jest ważne, co powiem. W wielkim skrócie jest to dla nas obraz, wyobrażenie, symbol i typ na ofiarowanie Jezusa. Jeżeli czytamy tę historię dokładnie, to widzimy, że Izaak niesie drwa, tak? Tak jak Jezus też niósł drewniany krzyż. Tak? Jest składany w ofierze. Jest symbolem Syna Bożego. A Abraham jest tu symbolem samego Boga Ojca. Oczywiście Izaak jednak nie umiera, bo znajduje się za niego zastępstwo. Tak? Kozioł uwikłany w te chaszcze, które tam były za nim. Jego Abraham złożył w ofierze. Tak? Czyli w tym sensie Izaak symbolizuje też grzesznika, za którego ktoś inny umiera. Generalnie jednak to jest dla nas jasne, tak? I teraz musimy, jeżeli zwrócimy na to uwagę. Abraham, Bóg Ojciec, Izaak, Syn Jezus Chrystus. Jako symbole, nie dosłownie, tylko symbole, tak? I rozdział 24. Rozdział 24. Piękny rozdział o poszukiwaniu żony dla Izaaka. Popatrzmy na to od symboliki planu zbawienia. Od strony symboliki planu zbawienia. Tylko streszczę. Abraham wysyła swojego sługę, aby ten znalazł żonę dla jego syna Izaaka. Sługa ten, jeśli przeczytamy dokładnie cały rozdział, nazywa Abrahama swoim panem. To jest na przykład w wierszu 35. Nazywa Abrahama swoim panem. Ale w wierszu 65 nazywa również Izaaka swoim panem. Rozumiecie? Że dla niego panem jest zarówno ojciec, jak i syn.
Pamiętajmy, że Abraham i Izak symbolizują tutaj Boga Ojca i Boga Syna. I w oczach sługi są oni sobie równi, tak jak Bóg Ojciec i Bóg Syn są sobie równi. Mają różne funkcje, ale ten sam autorytet i boskość. Musimy o tym wiedzieć. Tak samo jest wyobrażone to w człowieczeństwie, w ludzkości. Tak? Stworzył mężczyznę i kobietę. Są sobie równi, ale mają różne funkcje i różna jest między nimi stosunek hierarchiczny. I teraz tak. Sługa ma przygotować żonę dla swego pana. Nie prowadzi Izaaka do niej, tylko ma przyprowadzić ją do niego. Pytanie, co ma być szczególną cechą tej niewiasty? Czy pamiętacie, o co modlił się sługa? Co miało wyróżniać tę szczególną kobietę, która miała być żoną Izaaka? Czy miała być, nie wiem, wystrzałowo piękna? Czy miała się szałowo i gustownie ubierać? Czy miała mieć odgwiazdowe perfumy? Tak? A może miała mieć niebieskie oczy? A może miała mieć inne obfite atrybuty kobiecości? Czy miała mieć wyższe wykształcenie? Oj, bracie. Czy miała umieć śpiewać i grać? Niektóre z tych rzeczy na pewno nie są złe same w sobie. I zaiste, Rebeka okazała się także z urody piękna. Ale to, co przyświecało temu słudze Abrahama, to było co? Czytajmy. Księga Rodzaju, rozdział 24, wiersze od 12 do 14. I rzekł ten sługa w modlitwie: Panie Boże, Pana mojego Abrahama, poszczęść mi dziś i okaż łaskę Panu mojemu Abrahamowi. Oto ja stoję u źródła wody, a córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę. Niechże więc ta dziewczyna, do której powiem: nachyl dzban twój, proszę, abym się napił, a ona powie: pij i wielbłądy twoje też napoje, będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego, dla Izaaka, a ja po tym poznam, że okazałeś łaskę Panu memu. I faktycznie Rebeka spełniła ten warunek. Słuchajcie, wyobrażacie sobie, co by było, gdyby on do niej powiedział: daj mi pić, a ona powie: weź sobie dzwon i sam sobie się napij. Czemu mam cię poić? Co ty chcesz, prawda? Ale nie. Rebeka jednak to zrobiła. Dała mu pić, mówię: słuchaj, wielbłądy twoje też napoje. To o czymś świadczy. Co nam to przypomina? Ewangelii Mateusza, rozdział 25, wiersz 35. Ta piękna przypowieść Jezusa o owcach i kozłach. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodnia, przyjęliście mnie. Jezus mówi tutaj o tych ludziach, jaki charakter przejawiają ci, których On uznaje za godnych zbawienia. Nie, żeby te uczynki ich zbawiły, ale one są dowodem tego, że ich wiara jest prawdziwa i żywa. Więc w tym sensie, co było najważniejsze u Rebeki? Jej charakter. Ale to nie koniec. Bo jest dalej moment, w którym rodzina Rebeki zgadza się na to, żeby ona poszła z tym sługą i wyszła za mąż za Izaaka. A wtedy ten sługa coś jej daje. Rodzaju, 24 rozdział, wiersz 53. I wyjął sługa klejnoty srebrne i klejnoty złote i szaty i dał je Rebece. Od kogo były te szaty? Od Abrahama i od Izaaka, aby przyodzieć w nie oblubienicę. Co to symbolizuje? Apokalipsa, 19 rozdział, wiersze 6 i 8. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę. Gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Zobaczcie ten sam język. Dano jej. Tak jak Abraham poprzez swojego sługę dał te szaty dla Rebeki. Czytaliśmy w liście do Efezjan, że na początku, że Jezus troszczy się o swój Kościół, prawda? On go, też ją, przyodziewa w szaty sprawiedliwości Chrystusa. I ostatecznie, dlatego, że nie czytamy tej historii w całości, tylko ją streszczam. Sługa zabiera Rebekę z jej domu
do Izaaka. Zobaczcie, najpierw zbadał jej charakter, potem włożył na nią szaty, ozdoby i prowadzi ją do Chrystusa. I widzimy taką scenę na końcu tego rozdziału, wiersze od 61 do 67. Wtedy Rebeka i służące jej wstały, wsiadły na wielbłądy, ruszyły za tym mężem. Tak zabrał sługa ów Rebekę i odjechał. A Izak, który mieszkał wtedy w ziemi Negeb, wracał od studni, zwanej studnią żyjącego, który mi widzi. I wyszedł Izak, aby się pomodlić pod wieczór na polu. Zobaczcie, że Izak miał ten sam zwyczaj, który miał Jezus. Wieczorem po skończonej pracy szedł się modlić na osobne miejsce. A gdy podniósł oczy, zobaczył, że nadciągały wielbłądy. A Rebeka, podniósłszy oczy swoje, ujrzała Izaaka, zsiadła z wielbłąda i zapytała sługi, kto to jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie? I odpowiedział sługa, to jest Pan mój. Widzicie? Pan, to mój Pan. Przychodzi. Przychodzi. Wtedy wzięła zasłonę i zakryła się i opowiedział sługa Izaakowi wszystko, czego dokonał, a Izaak wprowadził ją do namiotu na Sary, matki swojej, i pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po śmierci matki swojej. Wziął oblubienicę i wprowadził ją do namiotu. Co to symbolizuje? Powtórne przyjście Chrystusa. Przygotowana oblubienica podnosi oczy i widzi, że ktoś ku niej idzie na spotkanie. To mój Pan. Pan robi co? Bierze oblubienicę i wprowadza ją do siebie. Jezus mówi w Ewangelii Jana, rozdział 14, wiersz 3, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. To jest bardzo ważna typologia. Dlatego zapamiętajmy sobie to, bo jeszcze do tego wrócimy. Czyli zobaczcie, mam tu Ewangelię w symbolach. Najpierw ofiarowanie Izaaka w rozdziale 22, potem w rozdziale 24 przygotowanie oblubienicy, potem oblubienica i oblubieniec spotykają się i na koniec Izaak i Rebeka łączą się i zamieszkują razem. Ważna jest ta kolejność tej typologii i ważne są te symbole. Ta historia z Izaakiem i Rebeką ma swoje wypełnienie w Nowym Testamencie. Wiecie gdzie? Pomyślmy. Bóg posyła swojego sługę, aby przygotował oblubienicę na spotkanie jego umiłowanego syna. Bo tak to właśnie wygląda w 24 rozdziale Księgi Rodzaju. W symbolach oczywiście, zgadza się? Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 3, wiersze od 6 do 8. Wystąpił człowiek, posłany od kogo? Od Boga, znaczy to jest rozdział pierwszy Ewangelii Jana, tak? Wystąpił człowiek posłany od kogo? Od Boga, który się nazywał Jan Chrzciciel oczywiście. Jan Chrzciciel jest posłany od Boga. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przez nim uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Tak samo jak ten sługa. Nie był ani Abrahamem, ani Izaakiem, ale działał w ich imieniu. Jakie było poselstwo Jana Chrzciciela? Mateusza, rozdział 3, wiersze od 8 do 12. Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech się wam nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni zbudzić Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was strzę wodą ku pamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja, jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was czcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiadło, aby oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Czego Bóg oczekiwał od Izraelitów? Owocu. Czy tak samo było w przypadku Rebeki? Co było oczekiwane? Że ona pokaże owoc, dzięki któremu będzie można poznać, czy ona jest gotowa na poślubienie Izaaka. Sługa oczekiwał, że Rebeka wyda ten owoc, będący świadectwem jej charakteru. I co faktycznie zrobiła? Była godna, aby poślubić Izaaka. I tak samo naród żydowski, zanim przyszedł Mesjasz, Jan Chrzciciel miał to za zadanie przygotować oblubienicę. Bo naród żydowski miał obowiązek ukorzyć swoje serca, przygotować się na przyjście Mesjasza, ich oblubieńca.
Zresztą to nie jest moja teologia. Jan Chrzciciel sam to mówi. Tak. I teraz Ewangelia, teraz rozdział 3. Wiersze od 28 do 30. To są słowa Jana Chrzciciela. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. Zobaczcie, że stosuje tu jaki tu język? Oblubienica i oblubieniec. Kogo nazywa oblubieńcem? Chrystusa. Więc kto jest oblubienicą w takim razie? Jego Kościół, Jego lud. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszy. Kim nazwał siebie Jan Chrzciciel? Przyjacielem oblubieńca. Kim więc jest oblubieniec? Jezus Chrystus. A kim jest oblubienica? No cóż, na pewno apostołowie poczuwali się do podobnego obowiązku, jak miał w tym względzie Jan Chrzciciel. Apostoł Paweł napisał znane słowa z drugiego listu do Koryntian 11:2. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym wspomniałem wcześniej, czytając tekst z listu do Efezjan, że Chrystus swój Kościół żywi. Mówiliśmy, że go przygotowuje, stawia, oczyszcza, ubiera, przyozdabia, łączy się z nim. Co jednak oznacza, że Jezus Chrystus żywi swój Kościół. Żywi ją, czyli karmi. Czyli są dwie rzeczy. I obydwie znajdziemy w Ewangelii Jana. Pierwsza w rozdziale 6, wiersze od 54 do 56 i jeszcze wiersz 63. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. I drugi. Ewangelia Jana 4:34. Jezus rzekł do nich, czyli do swoich uczniów, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Zatem, jaki jest duchowy pokarm, jaki ofiaruje Chrystus swojemu Kościołowi? Są to jego słowa, tak? Czyli Słowo Boże, pierwsza rzecz oraz druga rzecz, pełnienie woli Ojca. Czyli nie tylko czytanie Słowa Bożego, ale wdrażanie Go w życie, do codziennej praktyki życia. Aby stały się one faktycznie naszym charakterem, czymś naturalnym, czymś niewymuszonym, pełnionym z czystej, niesamolubnej miłości do Boga i bliźniego. Teraz chciałbym przejść do meritum sprawy i spróbować odpowiedzieć na pytanie, jakie zadaliśmy sobie na początku, które jest tematem tego kazania. Dlaczego Jezus nie miał żony? W tym sensie, że nie miał żony, kiedy jeszcze żył, pracował i nauczał na tej ziemi przez te 33 lata swojego życia, przez 3,5 roku swojej misji. Dlaczego nie miał żony? Czytam bowiem w Biblii, 1 Koryntian 9:5, czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas? Czyli, że apostołowie i nawet bracia Jezusa, zapewne chodzi o synów Jezusa, jak Jakub, Juda, tak, pozostali. Oni wszyscy mieli żony. A Jezus nie. I teraz podam wam 7 powodów, jakie z Bożą pomocą udało mi się odkryć. Na to, dlaczego Jezus, będąc na ziemi, żyjąc wśród nas, nie związał się z żadną konkretną, dosłowną kobietą. Mam nadzieję, że będzie to zadowalające. To wszystko, co powiedzieliśmy sobie do tej pory, jest ważne, abyśmy zrozumieli też te powody. Pierwszy powód. Jezus przecież miał żonę. To jest pierwszy powód. Jezus miał żonę. Bo o tym mówiliśmy do tej pory. Biblia stwierdza wyraźnie w Księdze Objawienia. Apokalipsa 21:9-10. I przyszedł jeden z 7 aniołów, którzy mieli 7 czasz napełnionych 7 ostatecznymi plagami i tak się do mnie odezwał. Chodź. Pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi, co? Miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Kto zamieszka w tym mieście? Jego lud. Jego święci, jego kościół. Odkupiony i oczyszczony jego drogocenną krwią. Ci wszyscy, którzy przyjęli jego ofiarę, wyznali swe grzechy, porzucili je,
wzrastali w poznawaniu Go, którzy zezwolili Duchowi Świętemu na wykształcenie w ich charakteru Chrystusa. Czyli Chrystus ma żonę i to jest Jego Kościół. Gdyby więc Jezus miał dosłowną kobietę za żonę, gdy żył tutaj na ziemi, to nie byłoby to wtedy w harmonii z tym, co sam nauczał o świętości małżeństwa. Zauważyliście to? Że Jezus, gdy mówił o świętości małżeństwa, w Mateusza 19 rozdziale, to dotyczyła kwestia rozwodu, to mówił tak, od 3 do 8 wiersza. I przyszli do Niego faryzeusze, kusząc Go i mówiąc, czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? On odpowiadając rzekł, czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem? A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj ich nie rozłącza. Mówią mu, czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowi odprawić? Rzeczy im, Mojżesz pozwolił wam odprawić żony swoje ze względu na zatwardziałość serc waszych. Ale, i tu kluczowe słowo, kluczowe zdanie. Od początku tak nie było. Od początku tak nie było. Od początku nie było rozwodu. Więc Jezus potępił rozwody. Ale idąc za ciosem, od początku, w sensie związków małżeńskich, od początku nie było na przykład homoseksualizmu i poligamii, czyli jak ktoś ma więcej niż jedną żonę. A ci z bohaterów biblijnych, którzy szli, którzy nie szli właściwą drogą, brali sobie więcej żon, ponosili tego gorzkie konsekwencje. Czytamy o tym. A Jezus nie był bigamistą. Zapamiętajcie sobie, Jezus nie był bigamistą. Skoro Biblia mówi, że miał żonę, czy też oblubienicę, bo małżonką ona zostanie, gdy przyjdzie powtórnie, to nie mógł mieć innej, żeby nie mieć dwóch żon. Rozumiem jednak, że nie każdy zaakceptuje ten powód, no bo małżeństwo Kościoła z Jezusem jest bądź co bądź w sensie symbolicznym, duchowym, prawda? A pytanie, dlaczego Jezus nie miał żony, opiera się o dosłowny związek damsko-męski Jezusa jako mężczyzny z krwi i kości z dosłowną kobietą z krwi i kości. Powód drugi. Jezus musiał postępować według planu. Co to znaczy? Niech Jezus sam się wypowie. Ewangelia Łukasza, rozdział 24, wiersze od 44 po 47. Potem rzekł do nich. To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma i rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć, trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy w Jego imię ma być głoszone wszystkim narodom na upamiętanie do odpuszczenia grzechów. Czy ten plan, o którym tu Jezus mówi, został nakreślony wcześniej? Tak. Sam Jezus o tym mówi. Zatem wszystko zostało opisane w Starym Testamencie. Najpierw miał umrzeć, potem zmartwychwstać, a potem Jego imię ma być wszystkim głoszone. Później, jak wiemy, On powróci po swoich wiernych i wtedy będziemy już na zawsze z Panem. Pamiętacie, jak mówiliśmy wcześniej o Abrahamie, Izaaku i Rebece? Tam widać ten plan w symbolach. Najpierw jest rozdział 22 o ofiarowaniu Izaaka. A potem jest rozdział 24 o przeprowadzeniu do Izaaka oblubienicy, o nieskazitelnej urodzie i charakterze, kiedy to łączą się ze sobą jak mąż i żona. Czyli najpierw ofiara, a potem ślub. Innymi słowy, zgodnie z tą typologią, Jezus nie mógł mieć żadnej żony, dopóki najpierw nie złożył swojego życia w ofierze i nie zmartwychwstał. Tak jak to się stało w obrazowy i symboliczny sposób z Izaakiem. Rozumiemy to? A po swoim zmartwychwstaniu, czy byłby sens, aby Jezus zostawał na ziemi i zakładał rodzinę? No nie. Sam powiedział w Ewangelii Jana, rozdział 14, że musi iść do nieba i przygotować tam miejsce. Że musi wykonać dla nas służbę pojednania w niebiańskiej świątyni, bo to właśnie tu chodzi, tak? Przygotowanie dla nas miejsca w niebie polega na tym, że On teraz wykonuje dla nas służbę w niebiańskiej świątyni. Aby każdy miał właśnie to, co powiedział tutaj, co czytaliśmy, Łukasza 24, 37,
odpuszczenie grzechów. On teraz spełnia w świątyni bardzo ważne dzieło pojednania i sądu. Po to, by ostatecznie my, jako Jego lud, jako Jego małżonka, ostatecznie znaleźli się razem z Nim w świętym mieście. Powód trzeci. Zakładanie rodziny nie mieściło się w ramach misji Jezusa. Jakby to wyjaśnić? Zacytuję najpierw apostoła Pawła, 1 do Koryntian, rozdział 7, wiersze od 7 po 9. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga, jeden taki, a drugi inny. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdową. Dobrze zrobią, jeśli powstaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest stan małżeński niż gorzej. Według kontekstu Paweł nie miał żony. Czy w ogóle nie miał, czy był wdowcem, teraz na ten moment nie jest to dane wiedzieć nam, ale nie miał żony na pewno wtedy, kiedy pisał te słowa. I mówi, że wolałby, aby wszyscy tak mogli żyć, jak on. Jednak zdaje sobie sprawę, że nie każdy tak może. Dlaczego? Bo jeden ma taki dar, a drugi inny. W tym sensie celibat jest darem. Pamiętajcie, darem. Dlatego, że niektórzy nawet dzisiaj składają tak zwane śluby czystości. Tak? To jest w kościele powszechnym. Żeby przystąpić do kapłaństwa, czy żeby zostać zakonnikiem, składać śluby czystości. Ale potem nie są ci ludzie w stanie w tym żyć. Dlaczego? Bo to jest nienaturalne. To jest nienaturalne. Jeśli nie masz takiego daru od Boga, by żyć w celibacie, w stanie bezżenności. Więc jeżeli nie masz takiego daru, nie zmuszaj się do tego. Będziesz, prawda, płonął, jak mówi apostoł Paweł. Bo będzie to cię prowadzić do grzechu. Ludzie się separują, zamieszkują w zakonach gdzieś oddalonych, w klasztorach. Myślą, że się odłączają od świata, od wszystkiego, ale mają ze sobą swoje grzeszne umysły i wszystko i tak tam pozostaje. Prawda? Także Paweł mówi, jeśli nie masz tego daru od Boga, to idź naturalną koleją rzeczy i po prostu wstąp w związek małżeński. Czyli ten tekst pokazuje, że Bóg ma dla jednego taką drogę, a dla drugiego może mieć inną drogę. Więc to, co było udziałem Pawła, nie musiało być udziałem Piotra, który miał żony, tak? Ale Paweł najwidoczniej miał ten dar. Dzięki czemu mógł się skupić na głoszeniu Ewangelii, na zakładaniu i umacnieniu zboru. I taki dar najwidoczniej miał również Jezus Chrystus. Ewangelia Mateusza, rozdział 19, wiersze od 10 do 12. To właśnie po tym, kiedy Jezus mówił te słowa o rozwodzie, tak? Rzekli mu uczniowie: jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić. Czyli jeżeli nie można odprawić żony dla każdej przyczyny, to oni stwierdzili, a to nie warto się żenić. A Jezus mówi, nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane, albowiem są trzebieńcy, którzy się takimi z żywota matki urodzili. Są też trzebieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi. Są również trzebieńcy, którzy się wytrzepili sami dla Królestwa Niebios. Kto może pojąć, niech pojmuje. Dlaczego przeczytałem ten tekst? Jezus odpowiada na słowa uczniów, że faktycznie jest tak, że niektórzy nie potrzebują się żenić. Potwierdzenie słowa Pawła, że to jest dar. Użyte przez Jezusa słowo trzebieńcy, tłumaczone też w niektórych innych przekładach jako rzezańcy lub niezdolni do małżeństwa, to greckie słowo eunuchos, czyli eunuchowie. Eunuch oznacza osobę niezdolną do małżeństwa czy w ogóle do współżycia płciowego. Zwłaszcza osobę fizycznie wykastrowaną. Choć niekoniecznie. To jest tylko jedno ze znaczeń. Jezus przedstawia tutaj trzy powody, dla których człowiek miałby prawo uniknąć więzów małżeńskich. Albo jest to z natury, czyli jakaś choroba czy defekt. Albo ktoś ci to zrobił celowo, bo w starożytności to było często stosowane, tak? Aby taki eunuch mógł na przykład pilnować królewskich żon i nałożnic i nic z nich nie naruszyć. Prawda? A trzeci powód, gdy robisz to dla Królestwa Niebios. Nie żeby samemu, broń Boże, się kastrować. Bo niektórzy i tak to rozumieli.
ten tekst w przeszłości. Ale jak pisał Paweł, jest to kwestia daru, łaski od Boga. Jeśli Bóg uzna, że masz do wykonania w życiu misję, w której małżeństwo mogłoby być jakąkolwiek przeszkodą, wtedy Bóg może dać ten dar, abyś nie gorzał, nie płonął. A jeśli Bóg nie dał ci tego daru, to nie traf się. Tylko proś Boga, by sobie znaleźć, Bóg ci znalazł, drugą połowę, abyś nie gorzał i nie narażał się na pokusy przeteczeństwa. Jezus najwidoczniej miał ten dar. Jego misja zakładała, że będzie nauczał, uzdrawiał, wyganiał demony, żył doskonałym życiem, które odda w ofierze, potem weźmie je z powrotem. W ramach tej misji uzgodnionej z Bogiem Ojcem, Jezus, kierowany Duchem Świętym, nie miał miejsca na związek małżeński i nie gorzał z tego powodu. Tu nigdzie nie jest napisane, że małżeństwo jest czymś złym. Jezus tego nigdzie nie nauczał, tylko powiedział, że po prostu to nie leżało w jego misji. Czyli Jezus mógł przebywać w towarzystwie atrakcyjnych niewiast, głosząc im słowo żywota, a jego myśli nie uciekały wtedy w żadne myśli nieczyste, czy też nawet naturalne myśli o żeniaczce, czy tak dalej. Autor listu do Hebrajczyków napisał o Jezusie tak. Jest drugi rozdział listu do Hebrajczyków, wiersze od 17 do 18. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu, a że sam przez cierpienia i próby może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Zazwyczaj, gdy myślimy o pokusach, jakimi szatan kusił Jezusa, to myślimy o tych trzech pokusach na pustyni. Apetyt, pycha, żądza władzy i bogactwa. Słusznie. Ale ten fragment z listu do Hebrajczyków, który przeczytałem, on sugeruje nam, że takich prób Jezus miał więcej. Przez całe swoje życie. A już na pewno od momentu, gdy został namaszczony Duchem Świętym, rozpoczął swoją świętą misję. Biblia mówi, że on musiał we wszystkim upodobnić się do nas. Oczywiście z wyjątkiem grzechu. Zatem na pewno próby i pokusy związane również z tym, co my znamy z codziennego życia i spraw, że tak powiem, damsko-męskich, te próby i pokusy również musiały mu być znane. Jednak nie miał on problemu z przezwyciężaniem tych pokus. To nie tylko z powodu tego, że miał dar celibatu, ale dlatego, że jego umysł był nastawiony na wykonywanie woli Ojca, a nie jakichkolwiek egoistycznych, grzesznych pragnień. I wiąże się to jeszcze z jednym aspektem, o którym może nie zawsze pamiętamy, a który też trzeba docenić, że Jezus dobrowolnie dla nas zrezygnował z tego, by tu na tej ziemi ożenić się i założyć rodzinę. Niesamowite poświęcenie. Mógł to zrobić, a dla nas z tego zrezygnował. Bo jego misją było ratowanie całej ludzkości. To niesamowite poświęcenie. Chwała Tobie, Chryste, że wypełniłeś swoją misję do końca. Przejdziemy dalej. Powód czwarty. Jezus nie dał szatanowi dodatkowego oręża. Mam nadzieję, że siostry się na mnie nie obrażą. Ale jeśli chodzi o małżeństwo, przecież byłby to najłatwiejszy punkt dla szatana, aby móc na tym polu atakować Jezusa. Przypomnijcie sobie Abrahama. Czy to był jego pomysł, żeby zrobić sobie dziecko z Hagar? Nie. To Sara wpadła na ten pomysł. A czy była mu wsparciem w chwili jego wielkiej tragedii? Skąd? Powiedziała, że ty jesteś winien mojej krzywdy. Moja wina? A kto tak chciał? Żona Hioba. Zobaczcie, gdy Hiob przeżywał wielką tragedię i ona też przeżywała wielką tragedię, ale zobaczcie, jak on do niej podszedł, tej tragedii, tak go spotkała, a jak ona? Ona przyszła do niej i mówi: złożę Bogu i umrzyj. Jeszcze mamy inne, naprawdę niegodziwe kobiety, które pchały swoich mężów w kobiety. Izabel, Herodiada, albo w księdze Estery, Zeresz, żona Hamana. Jezus nie chciał dać diabłu takiego dodatkowego oręża w walce sił z ciemności, naszym umiłowanym Mesjaszem. Małżeństwo, a także rodzina, gdyby mieli dzieci, tak? To przydałoby na ziemi dodatkowych trosk Jezusowi. I szatan mógłby mieć przez nią łatwiejszy dostęp do Jezusa. Nawet gdyby była to najpokorniejsza i najuprzejmiejsza z niebios.
A przecież on musiał skupić się na swojej misji, przygotować uczniów. On sam powiedział, że jego rodziną są ci, którzy czynią wolę jego Ojca, który jest w niebie. Powód piąty. Jezus nie chciał, aby jego żonie oddawano boską cześć. Rozumiemy? Gdyby Jezus miał żonę, wyobrażacie sobie w ogóle to? To jest chyba dla nas jasne, prawda? Wystarczy, że niektórzy tak zwani chrześcijanie wywrócili Biblię do góry nogami i zaczęli oddawać boską cześć jego matce. Sami zobaczcie, co oni zrobili z Marią. Wymyślili sobie, że została niepokalanie poczęta, że została niebowzięta po śmierci, że jest królową nieba, pośredniczką łask między ludźmi a Jezusem. Paranoja, gdzie to jest w Biblii? Wyobrażacie sobie teraz, gdyby Jezus miał żonę? Jak szybko, możemy być pewni, szatan nakłoniłby ludzi do oddawania jej czci. Być może nawet za jej życia. A po jej śmierci to już na pewno. Prawda? Jezus chciał tego uniknąć. Równocześnie uniknął też problematycznej kwestii natury teologicznej. Co by było, gdyby Jezus miał z nią jakieś dzieci? Bo jeśli Jezus był niepokalanie poczętym Synem Bożym, to jego rodzone dzieci jaki by miały status? Wyobrażacie sobie w ogóle to? To w końcu, jak by to wyglądało? Trudno sobie to w ogóle wyobrazić. Ile by teologowie mieli wtedy pola do popisu, jak to wyjaśnić? Ile filozoficznych, teologicznych spekulacji by z tego wyszło? Także z tego powodu cieszę się, że Jezus nie miał ani żony, ani dzieci na tej ziemi. Powód szósty. Jezus musiał odejść. Miałby dylemat, co zrobić z rodziną. Czytaliśmy, że Jezus musiał odejść do nieba i przygotować nam miejsce. No jakby to wyglądało, gdyby zostawił szlachającą żonę, może i z dziećmi, samych sobie, a sam by odszedł do nieba. Prawdaż? Inna opcja, że mógłby tą żonę i ewentualnie dzieci także zabrać ze sobą do nieba. Ale na dobrą sprawę z jakiej racji? Innymi słowy, nie ma żony, nie ma dzieci, nie ma dylematu. Powód siódmy. Relacja Boga Ojca i Syna jest odzwierciedlona w małżeństwie. To jest chyba najpiękniejszy z powodów. Wiecie, właśnie ten dylemat, jaki nurtuje, zastanawia moją żonę, jest taki, że jak Jezus mógł być dla nas wzorem, przykładem tego, jak postępować w małżeństwie, skoro On tego nie zadał, będąc na ziemi. Ja to rozumiem. Też musiałem się nad tym zastanowić. To brzmi logicznie, ale jest jeden niepowtarzalny fakt. To przecież Jezus jest twórcą małżeństwa. Kto połączył ze sobą pierwszą ludzką parę? No właśnie, Jezus. A zatem Jezus nie musiał koniecznie poznawać smaku małżeńskiego pożycia. Bo doskonałość i harmonia relacji między Bogiem Ojcem a Bogiem Synem została właśnie odzwierciedlona w małżeńskiej miłości. Z jednej strony jest to relacja rodzić dziecko tej relacji Bóg Ojciec, Bóg Syn. A z drugiej strony także relacja mąż-żona są tam odzwierciedlone. Dlatego, że osoby bóstwa są powiązane w sposób, którego my przypuszczalnie nigdy do końca nie pojmujemy, który jest o wiele bliższy, większy, doskonalszy i pełniejszy niż to, co my tutaj mamy. Jako tego odzwierciedlenie i namiastkę. Ale taka jest prawda. Czy Bóg stworzył miłość? Więcej! Bóg jest miłością, a miłość nie może zaistnieć, jeżeli jest tylko jedna osoba. Chyba, że miłość do samego siebie. Ale kiedy pojawi się w niebie taki, co pokochał samego siebie bardziej niż innych, to musiał opuścić niebo. Rozumiecie? Bóg jest miłością. I kiedy tę doskonałą miłość Jezus chciał dać również ludziom, co otrzymał w zamian? Nienawiść, wrogość, podejrzliwość, krytykę, obojętność. Choć z drugiej strony byli i tacy, których Duch Święty poruszył. I okazali mu zaufanie, wsparcie i miłość. Chociaż miłość, ta ludzka do Jezusa jest niedoskonała. Jest taka karłowata, że tak to ujmę. Ale Jezus radował się i z tego. Bo to, co daje mu ze szczerego serca, choćby niedoskonałe i karłowate, jeśli jest tym wszystkim, co my mamy, to On to uzna, weźmie od nas, oczyści, uszlachetni i udoskonali i odda nam, abyśmy trwali
z Nim w łączności, bliskości i posłuszeństwie, wzrastając ku doskonałości. A wszystko to jest scalone Jego miłością. Nie wiem, kochani, na ile te 7 powodów jest dla was przekonujące. Ale jedno jest pewne. Tak jak każde z osobna z nas jesteśmy dziećmi Bożymi, tak jako całość, jako Jego lud i Kościół, jesteśmy oblubienicą Chrystusa. Jesteśmy z Nim niejako zaręczeni. Nie oczekujemy momentu, kiedy On weźmie nas do siebie i poślubi. A wobec tego nie należymy już do nikogo innego niż do tego jedynego, który ma do nas prawo, do naszego oblubieńca. Dlatego chciałbym już zakończyć, aby was nie męczyć dłużej, krótkim nawiązaniem do tej księgi, o której mówiliśmy na początku. Pieśń nad pieśniami. Wielu osobom jej istnienie w Biblii sprawia kłopot. Jednak tak jak Żydzi tłumaczyli ją alegorycznie, czyli w przenośni, że jest to opis miłości Boga Jahwe do Jego ludu, tak i chrześcijanie odczytują to jako miłość Chrystusa do Jego ludu. I to jest prawda. Ta księga pokazuje, że Chrystus chce być z nami naprawdę blisko. Chce być z nami ścisły i zażyły związek. Z drugiej jednak strony język księgi poetycki, czasami wręcz erotyczny, choć nigdy wulgarny, podkreślam, pokazuje jak najbardziej czystą miłość małżeńską dwojga ludzi. Czemu to jest w Biblii? Takie rzeczy. Bo to jest dar Boży. Bóg dał tę seksualną intymność małżeństwo. Nie ludziom ogólnie, ale małżeństwo. Żeby odzwierciedlić tą bliskość i zażyłość, jaką ma ze swoim ojcem. Oczywiście tam nie chodzi o tego typu związki cielesne, ale o tą bliską duchową więź, która jest odzwierciedlona w tej cielesnej więzi żony i męża. Mówię o tej księdze dlatego, że ona pokazuje nam, jak Jezus na nas patrzy. Być może ta sulamitka, którą Salomon opisuje w Pieśni nad pieśniami, nie była wcale pozbawiona wad. Kto wie? No bo któż jest bez wad? A jednak on, widząc ją, mówi, tak jak czytaliśmy na początku, cała jesteś piękna, moja przyjaciółko. I żadnej nie ma na tobie skazy. W drugim rozdziale, wiersz 14, nazywają swoją gołąbką. Swoją gołębicą. Wiecie, co symbolizuje gołębica w Biblii? Ducha Świętego. Pieśń nad pieśniami, rozdział 6, wiersz 10. Kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna, piękna jak księżyc, promienna jak słońce, groźna jak hufce waleczne? Nie wiem jak wam, ale mi się to kojarzy z obrazem niewiasty z 12 rozdziału Księgi Objawienia, stojącej na księżycu odzianej w słońce. I to jest symbol Bożego Kościoła. Na przestrzeni wieków. Takie nawiązanie. Z kolei, jak oblubienica widzi swojego umiłowanego? Rozdział 5, wiersz 10. Mój miły jest jasny i rumiany, wyróżnia się wśród 10 tysięcy. Innymi słowy co? Nie ma mu równego. 5 rozdział, wiersz 16. Jego usta są pełne słodyczy, wszystko w nim rozkoszne. Taki jest mój miły i taki mój przyjaciel od córki jeruzalemskiej. Jego usta są pełne słodyczy. Co wychodzi z ust? Słowa. Co wychodzi z ust Jezusa? Słowo Boże. To jest właśnie to, czym On nas karmi. Biblia mówi, że to jest słodkie jak miód. To wszystko jest takie piękne. Wiem, że nawet nie wyczerpałem tematu. Ale generalnie, jaka jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Jezus nie miał żony? Odpowiedź jest tylko jedna. Jezus miał żonę. Inaczej Jezus ma żonę. A jest nim Jego lud, Jego Kościół, odkupiony i uświęcony Jego świętą krwią. Jest miasto święte, w którym zamieszkają ci, którzy przyjęli Jego zaproszenie. Bo miasto puste, bez mieszkańców, nie jest niczego warte. Choćby najpiękniejsze. Czy chcemy zatem znaleźć w tym świętym mieście, jako oblubienica baranka, jako ci, którzy spędzą całą wieczność u boku Zbawiciela. Jeśli tak, to niech naszą odpowiedzią na Jego miłość będzie odwzajemnienie tej miłości. Abyśmy w mocy tej Jego miłości, wyrażonej w przelaniu za nas Jego krwi, zwyciężyli nad każdym grzechem i pokusą i wolni od tych rzeczy
poddali się w niewolę Jemu. Prawdziwa wolność polega na tym, żeby oddać się Jemu w niewolę. I wtedy niech On się o nas troszczy. On nas niech karmi. A my stosownie do tego wzrastajmy w gorliwym oczekiwaniu i wierności. Aż wreszcie zjawi się na obłokach i zawołamy: to nasz Pan! A wtedy wprowadzi nas do swojego namiotu. I aż chciałoby się powiedzieć, żyli długo i szczęśliwie. Bajka? Nie? To Jego obietnica. A Jego obietnice są równie pewne i mocne, jak On sam. Dlatego uchwyćmy się mocno Jego obietnic. Niech nasze życie w Nim okaże się godnym tego, by spędzić z Nim całą wieczność na nowej ziemi. I niech Bóg nam w tym dopomoże. Módlmy się. Proszę, powstańmy. Dobry nasz Panie Boże, dziękuję Tobie z całego serca za wielką swą miłość, którą okazałeś, dając nas Syna swego, który poświęcił dla nas tak wiele, poświęcił swoje życie, także nawet być może pragnienia założenia rodziny na tym świecie, kto wie, poświęcił to po to, aby móc przyciągnąć nas do siebie, aby odkupić swój lud, abyśmy wszyscy mogli stanąć jako Jego oblubienica, jako małżonka. Panie, pragniemy znaleźć się w świętym mieście. Dlatego pragniemy, abyś już teraz otwierał nasze serca i umysły na Twoje słowo. I abyśmy pragnęli wzrastać codziennie na Twoje podobieństwo. Dziękujemy Tobie za tę wspaniałą lekcję, za wspaniałe poświęcenie, jakie dałeś nam przez życie i śmierć Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za to, że to życie stało się naszym udziałem i za przyszłość, jaka nas czeka, i teraźniejszość w wolności od grzechu, jaka może być naszym udziałem, jeśli tylko zapragniemy i będziemy wierzyli. Panie, przydaj nam tej wiary. Panie, rozpal w nas to pragnienie prowadzenia świętego życia dla Ciebie i w Tobie. Bez Ciebie jesteśmy niczym, ale w Tobie mamy wszystko. Chwała Tobie niech będzie. W imieniu Jezusa, naszego Zbawiciela. Amen.